Wracamy do Francji, gdzie na Radzie nastąpiło spotkanie przedstawicieli takiej organizacji z Ministerstwem Transportu i gdzie wkrótce ma nastąpić pozew wobec władz Paryża, które oskarżane są o nieskuteczność. Potrzeba nowego kodeksu. Jedzie taka hulajnoga ulicą, zgodnie z prawem, i samochody na nią tropią, więc kierowca zjeżdża na chodnik i tu pojawia się problem, bo to jest niebezpieczne dla przechodniów. Potrzeba systemu, który namierzyłby użytkowników, bo jeżdżą byle jak we dwójkę na jednej bez kasku. Trzeba umieć korzystać z hulajnóg, a te elektryczne są trudne w użytkowaniu. Pojedzie się szybko i łatwo o wypadek. Można sobie wyobrazić, co może stać się, gdy jedziesz 25 km na godzinę. Nie wiadomo, czy w prawie powinien być obowiązek zakładania zwykłego rowerowego kasku i czy w ogóle pozwolić tym urządzeniom poruszać się po drogach. Musimy się temu szczegółowo przyjrzeć. No, z bardzo wielu kierunków dobiegają takie opinie, że należy jakoś to wszystko uregulować, ale w jaki sposób, gdzie jest złoty środek? Czekają na Państwa już kolejni znakomici goście. Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakub Dymowski, instruktor nauki jazdy, ekspert tygodnika Prawo Drogowe News. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdyby ktoś panów zapytał, co zrobić z hulajnogami, których coraz więcej jest na europejskich, na polskich miastach, co by panowie powiedzieli? Na pewno wydaje mi się, że tak czy inaczej uregulowanie nas czeka tego problemu. Natomiast to wcale nie będzie takie proste, dlatego że nie wiadomo, co rzeczywistość, znaczy pójdzie za chwilę rzeczywistość. Bo jak widzimy, rzeczywistość wyprzedziła prawo w bardzo dużym stopniu. No i dzisiaj z tymi hulajnogami jest spory problem. Co widać po pierwsze w szpitalach, na izbach przyjęć i co widać po liczbie wykroczeń, które także dotyczą i użytkowników hulajnóg, i rowerzystów, i tych, którzy kierują samochodami. I teraz pytanie, jak to uregulować, żeby można było egzekwować w ogóle, żeby prawo było egzekwowane, bo dzisiaj te rozwiązania, które są bardzo często proponowane i które być może nas czekają w przyszłości, bo przecież Ministerstwo Infrastruktury mówi już o wprowadzeniu nowego prawa, no pytanie jest, czy to prawo w ogóle będzie możliwe do wyegzekwowania, czy też będziemy mieli z nim do czynienia tylko wtedy, kiedy dojdzie do poważnej sytuacji drogowej, jaką jest kolizja, czy też wypadek. No bo dzisiaj mówi się chociażby o tym, jaka ma być granica wieku, o tym, kto może będzie mógł korzystać z hulajnogi. Mówi się o tym, że prawdopodobnie osoby pomiędzy 10 a 18 rokiem życia będą podobnie jak w przypadku roweru, będą musiały mieć kartę rowerową. Mówi się o poruszaniu przez osoby jadące na hulajnodze ścieżką rowerową, jeżeli takowa jest. Nie wszędzie to ścieżka rowerowa jest. Mówi się również o tym, że taka hulajnoga będzie mogła poruszać się po drodze, gdzie prędkość dopuszczalna będzie do 30 km na godzinę. Mało takich dróg w Polsce i praktycznie ograniczymy to tylko do stref zabudowania, a w pozostałych przypadkach taka osoba będzie mogła poruszać się, po chodniku. Czyli można powiedzieć, że za dużo nam się nie zmieni i te sytuacje, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, a to jest totalna wolna amerykanka, one dalej będą miały miejsce. A czy tak, jest to na pewno rozwój, jest to przyszłość, z tego będziemy korzystać my za parę lat, z tego korzystają już dzieciaki, korzystają osoby w średnim wieku, więc tak jak przedmówca powiedział, prawo nie nadąża, według mnie nie nadąża też infrastruktura i zagospodarowanie miejskie, które nie pozwala na to, żeby odpowiednio lokować te hulajnogi na przykład przy skrzyżowaniach. Natomiast ja tu widzę problem trochę szerszy i troszkę głębszy. Poza tym, że ten sprzęt jest użytkowany i on funkcjonuje, jest jeszcze proces edukacji, który powinien być wprowadzony, który na obecną chwilę jest tylko na etapie klas 1-3. Podstawa programowa przewiduje proces edukacji, jeśli chodzi o ruch komunikacyjny. I tutaj osoba do 10 roku życia
część osób jedzie po jezdni, część osób jedzie po chodniku. I to dzieje się nie tylko u nas, bo to trzeba powiedzieć, że to jest problem dzisiaj ogólnoeuropejski, być może światowy. W Francji najwięcej na drogę ekspresową wychodzi. Tak, jest, tak jest, nawet to się zdarza. U nas jeszcze mało widzimy tego, co dzieje się na drodze, że mało widzimy takich osób na hulajnogach, które jadą po drogach publicznych, ogólnodostępnych. Ale jeżeli już pojedziemy do takiego Berlina, no to tam będziemy mieli tych ludzi na hulajnogach praktycznie na każdym z trzech pasów w środku miasta chociażby. I no trudno powiedzieć, traktować to tak samo jak pojazd, jak na taką osobę uważać. No i to pytanie, które pan zadał, co powinno się zrobić, jakieś złote rady dla tych, którzy użytkują hulajnogi. Po pierwsze, to jest rozsądek, którego niestety wielu osobom brakuje i wtedy, kiedy mówimy o wypadkach, kiedy mówimy o sytuacjach szczególnych, o tych szczególnie niebezpiecznych, to okazało się, że zabrakło rozsądku. Rozsądku w tych sytuacjach takich, że ktoś nie myśli o tym, że ta hulajnoga ma bardzo małe kółka i w sytuacji, kiedy nagle jest najechanie na niewielki krawężnik, niewielką dziurę, hulajnoga zostaje, a jej użytkownik leci się rozpędu do przodu. Te 25 km na godzinę to jest sporo, praw fizyki nie oszukamy, mamy wizytę w szpitalu. Znaczy tak, patrząc z najprostszego punktu widzenia, to kierowca elektrycznej hulajnogi powinien myśleć o tym, że pieszy jest względem niego nadrzędny, czyli on powinien zadbać o to, jak będzie dalej poruszał się pieszy. Dostosowywać się, zasymilować się z pieszymi, którzy są na chodniku. I uważam, że to, co jest w projekcie, czyli widziana prędkość, która jest określona na 25 km na godzinę, powinna być pomniejszona, jeśli chodzi o korzystanie z chodnika. Czyli powinien być znaleziony taki wspólny mianownik dla pieszego i osoby korzystającej z UTO, czyli urządzenia transportu osobistego. I powinna być ta prędkość, czyli powinna być dostosowana prędkość do sytuacji, w jakiej się znajdujemy, do tego, co może być za chwilę, do tego, co powinniśmy my, jako użytkownicy tych sprzętów, przewidzieć. To znowu jest pytanie o egzekwowanie tego przepisu. Jeżeli nie będzie właściwej edukacji, no to będzie oczywiście blokada do tych 25 km na godzinę. W niektórych państwach jest to do 20 km na godzinę. W niektórych państwach mówi się o tym, że będzie to prędkość idącego człowieka, czyli ile będziemy mieli 7-8 km na godzinę maksymalnie. Zadam pytanie, kto to będzie sprawdzał w tym momencie? Kto jest w stanie dzisiaj, która ze służb będzie sprawdzała, czy tak hulajnoga jedzie z taką prędkością, czy też nie? I problemów tak naprawdę z hulajnogami jest sporo. No po pierwsze jest to doskonały środek do przemieszczania się dla turystów z głową, którzy myślą i wtedy problemu nie ma żadnego. Natomiast niestety zbyt wiele mamy osób, które cechuje brak rozsądku. Brak rozsądku na tyle daleko idący, że proszę zobaczyć w wielu miastach, nie tylko w Warszawie, ale także w wielu innych, wieczorem, w weekend albo w nocy, ile osób wraca na takich hulajnogach, będąc pod wpływem alkoholu. Dzisiaj jaka jest kara za to, żeby ktoś jedzie na hulajnodze, będąc pod wpływem alkoholu? Nie ma żadnej. Bo jest to praktycznie osoba, która jest traktowana jako pieszy. A jakie zagrożenie stwarza? Jadąc jakby nie był jakimś pojazdem z prędkością do 25 km na godzinę, no olbrzymie. Więc to jest pytanie właśnie przed prawodawcami, jak to zrobić, żeby jakie prawo wprowadzić, żeby ono działało, żeby ono było prawem nie martwym, ale działającym i jak tą edukację poprowadzić, łącznie z prawem, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby przestrzegać zasad. Prawo prawem, edukacja, która jest według mnie najważniejsza w tej całej kwestii. Natomiast chodzi jeszcze o infrastrukturę. Jeżeli ktoś by przewidział, że będą tego typu urządzenia, na pewno nie formowałby ścieżek rowerowych z kostek takich, jakie mamy. Tak? Czyli byłyby to kostki bez rantu. Tak? No teraz jadąc, trzęsiemy się cały. Na tym, więc też stabilizacja naszego toru jazdy jest już na samej ścieżce rowerowej dość niepewna. Sporo nadganiania prawa do rzeczywistości, ale nic nie, jak panowie zauważyli, nic nie nastąpi, po prostu rozsądku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mariusz Sokołowski, był rzecznik Komendy Głównej Policji, Jakub Dymowski, instruktor nauki jazdy, ekspert tygodnika Prawo Drogowe.